Chciałbym się, kochani, dzisiaj podzielić słowem, gdzie to inspirację dla dzisiejszej usługi zaczerpnąłem właśnie wtedy, kiedy byliśmy na wyjeździe. Po prostu chciałem się do tego przygotować dobrze i chciałem, żeby to było słowo od Pana i żeby to było ku zbudowaniu. I kiedy byliśmy na urlopie również tutaj z braćmi, z siostrami tutaj z naszego zboru, byliśmy w Bułgarii przez jakiś czas i kiedy była niedziela i rano zrobiliśmy sobie społeczność, modliliśmy się za wami, byliśmy całym sercem z wami, przeczytaliśmy sobie Boże Słowo, rozważaliśmy i postanowiliśmy sobie pójść na spacer. Nie szliśmy się leniuchować, tylko na spacer. I jest tam takie piękne miasteczko Nesebar i 5 kilometrów oddalone od tego miejsca, gdzie spaliśmy. I wyruszyliśmy i po prostu szliśmy sobie brzegiem. Było tak ładnie, fajnie, spokojnie, morze było takie przyjemne. I wtedy tak nieco oddaliłem się, szedłem wcześniej i tak w duchu zaczynałem się modlić. Tak zaczynałem sobie to wyobrażać, jak to będzie, jak ja tu we wtorek stanę, co ja powiem. Zaczęło mi to wszystko buzować w głowie i zacząłem się modlić. Panie, proszę Cię, daj mi jakieś słowo, jakąś inspirację, żebym mógł się czymś podzielić. I wtedy przez jakiś czas taka była pustka, ale nagle Duch Święty mi podpowiedział i mówi, zacznij dziękować Panu. Zacznij dziękować. I wiecie, i sobie myślę, no, nawet spróbuję, jak to będzie. I wiecie, i szedłem i zaczynałem dziękować Bogu za wszystkie rzeczy, które mi przychodziły na myśl. I w pewnym momencie zacząłem dziękować za zbór, za siostry, za braci. Zaczynałem wymieniać wszystkich po imieniu. Kto mi przyszedł na myśl, zacząłem mówić. Dziękuję Ci, Panie, za Jasia. Dziękuję Ci, Panie, za Lucynkę. Dziękuję Ci, Panie, za Grzesia, za Jasia. I tak wiecie, kto mi przyszedł na myśl, zacząłem dziękować Bogu. I wtedy przyszła taka radość do mojego serca. Wiecie, tak się rozradowałem w moim sercu. Wiecie, nawet spoglądałem wokół siebie, to nawet ten świat mi się wydawał piękniejszy. I zaczynałem dziękować za to, że Panie, Ty wszystko tak cudownie stworzyłeś. Wszystko to no tak gra jak w szwajcarskim zegarku. Wszystko to jest takie piękne, możemy podziwiać Ciebie. Nie musimy nawet sięgać nie wiadomo do jakich książek, ale możemy po prostu popatrzeć w lewo i w prawo i podziwiać Ciebie za to wszystko. I taki byłem uradowany i wiedziałem, że to jest to słowo, które mam dzisiaj Wam przekazać. I chciałbym być posłuszny Bożemu Duchowi i chciałbym dzisiaj Wam posłużyć na temat dziękczynienia. Jak ważne w naszym życiu jest dziękczynienie. Wybaczcie, że będę się posiłkował tutaj moimi przygotowaniami z kartki, ale one po prostu ułatwią mi wyrażenie pewnych myśli. I może zacznę tak. Wielu ludzi wyobraża sobie, że modlitwa jest tylko proszeniem Boga o jakieś rzeczy. Przychodzeniem do Niego z listą zakupów. Czyli tak zwane pójście do hipermarketu i branie. Jest to bardzo ograniczony i mijający się z prawdą sposób widzenia modlitwy. Modlitwa nie jest pojedynczym, grającym instrumentem, ale jest całą orkiestrą. Jest w niej wiele różnych instrumentów. Takie jak dziękczynienie, chwała i oddawanie czci. To są jakby trzy elementy, które są częścią modlitwy. Jeśli masz nawyk przychodzenia do Boga
tylko z listą zakupów i nie potrafisz połączyć tych zasad dziękczynienia i chwały, to obawiam się, że wielokrotnie wrócisz z takich zakupów bez rzeczy, które chciałeś otrzymać. Bo Bóg ustanowił pewne zasady, bez których nie możemy zbliżyć się do Niego. Pozwólcie, że podkreślę to na samym początku. Nie ma przystępu do Boga, do Jego obecności bez dziękczynienia i chwały. I zobaczycie, że po krótkim rozważaniu chciałbym wam to udowodnić, że tak jest. Dlatego to, o czym teraz mówimy, ma ogromne znaczenie. Jest bardzo ważne, jeśli chcemy mieć udane, owocne życie modlitewne. Myślę, że jest taki element, że jest taki moment, kiedy wydaje nam się, że modlitwa może stanowić czas, w którym możemy się znudzić. Może to być dla nas ociężałe. Może to być dla nas trudne. Ale kiedy nasza modlitwa będzie zawierać wszystkie te elementy, to ta modlitwa stanie się dla nas żywą modlitwą, prawdziwą modlitwą. Pozwólcie, że powiem teraz, na czym polega różnica między tymi trzema rzeczami: dziękczynieniem, chwałą i czcią. Każda z nich jest sposobem zbliżenia się do Boga i nawiązania kontaktu z Nim. Albowiem w każdym z tych sposobów nawiązujemy kontakt z Bogiem pod innym względem. Bardzo to jest praktyczne i warto z tego korzystać. Przez dziękczynienie uznajemy Bożą dobroć. Przez chwałę uznajemy Bożą wielkość. A przez oddawanie czci uznajemy Bożą świętość. A więc przez dziękczynienie odnosimy się do Bożej dobroci, oddając chwałę odnosimy się do Bożej wielkości. To, co śpiewaliśmy. Jak wielki jest Bóg. Oddajemy Bogu chwałę i śpiewamy, jak wielki jest Bóg. Czy to nas nie porusza? Oddając cześć, która jest najwyższą formą aktywności naszej duszy, odnosimy się do Bożej świętości. I dlatego dzisiejsze przesłanie chciałbym szczególnie zaakcentować, poświęcić na dziękczynienie. Chcielibyśmy przeczytać list do Hebrajczyków, rozdział 12 i werset 28. Chcę jeszcze tutaj powiedzieć, że bardzo się jakby ucieszyłem ze słowa, które w niedzielę głosił Jasiu, ponieważ to słowo również jakby mi dało pewne światło, że to, co Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć, już zaczęło się od niedzieli. Przeto okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Inne tłumaczenie mówi, że miejmy łaskę. Brytyjskie tłumaczenie mówi, że okażmy się wdzięcznymi. Ale te dwa słowa są bardzo zbieżne ze sobą. Dlatego, że oba tłumaczenia są poprawne, bo w języku, więc taką informację sobie wynotowałem, że w języku greckim słowo charis znaczy mieć łaskę. Znaczy to także dziękuję, czyli to samo słowo oznacza dziękuję i mieć łaskę. Nie wiem, czy to jest ważne, w jakim stopniu to słowo jest w użyciu, ale słowem powszechnie używanym na dziękuję jest słowo eucharysto, które jest bezpośrednio związane ze słowem charis. Łaska. Tym razem chcę wam zwrócić uwagę na fakt, że istnieje związek pomiędzy łaską i wdzięcznością. Osoba niewdzięczna niestety znajduje się poza zasięgiem łaski Bożej. Czy możemy tak stwierdzić jednoznacznie? Czyli wdzięczność dla naszego Pana oznacza dla nas łaskę.
Jesteśmy w Bożej łasce. Nie można być niewdzięcznym, a jednocześnie znajdować się pod Bożą łaską. Jeśli nie jesteśmy wdzięczni, znajdujemy się poza Bożą łaską. Jeszcze raz to podkreślam. Nie możemy być pod łaską Bożą i jednocześnie być niewdzięczni. Nie możemy oddzielić wdzięczności od łaski Bożej. Dlatego jeśli mówimy, bądźmy wdzięczni lub miejmy łaskę, to w efekcie tak naprawdę mówimy to samo. Miejmy łaskę, czy jesteśmy wdzięczni. Nie można mieć łaski i nie być wdzięcznym. Chcę położyć na to nacisk. Chcę to właśnie zaakcentować bardzo mocno. Pozwólcie, że powiem, a następnie wy powtórzycie to samo. Nie możemy mieć łaski bez wdzięczności. Powtórzmy to. Nie możemy mieć łaski bez wdzięczności. I może teraz wejdźmy na kilka stwierdzeń dotyczących wdzięczności, głównie z listów świętego Pawła. Jest tam bardzo dużo na temat wdzięczności. I może zacznijmy od listu do Kolosan. Rozdział 3, werset od 15 do 17. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. To nie jest sugestia, tylko rozkaz. Apostoł Paweł jakby nie sugeruje, ale nakazuje nam, abyśmy byli wdzięczni. I następnie mówi, że słowo Chrystusowe niech mieszka w nas obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie, śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Ile razy tu jest wymienione słowo dziękuję? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Halleluja. A więc nie wolno nam niczego robić bez dziękowania Bogu. Wszystkie rzeczy, które robimy, musimy robić w dwojaki sposób. W imieniu Pana Jezusa i dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Myślę, że to jest właściwa modlitwa, kiedy modlimy się do Pana, do naszego Boga i dziękujemy Mu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A dlaczego? Dlatego, że przez Pana Jezusa przyszło zbawienie do naszego życia. Przyszło uzdrowienie do naszego życia. Przyszła Boża łaska do naszego życia. Halleluja. I jest tu taka myśl zawarta. Czy mogę robić sobie to i tamto, chodzić w pewne miejsca, brać udział w pewnych rozrywkach lub przedstawieniach? I właśnie tu jest taka myśl, że jeśli nie wiemy, w jaki sposób odpowiedzieć, to możemy odpowiedzieć w ten sposób, że jeśli macie tam iść w imieniu Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu, to jest to w porządku. Szczególnie tutaj zwracam uwagę do sytuacji, kiedy szczególnie młodzi ludzie, może na to zwrócę uwagę, że czy mamy iść z kolegami tam, czy tam i tam w to miejsce, czy mamy robić to i tamto, czy możemy to robić w ogóle, to w tym momencie dobrze jest zadać sobie pytanie, czy mogę to uczynić w imieniu Pana Jezusa? I wtedy Duch Święty przyjdzie z odpowiedzią. Te dwie zasady ograniczają naszą swobodę do pewnych rzeczy. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Amen. Wszystko, cokolwiek robimy w słowie czy w uczynkach, róbmy w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu. A więc dziękowanie nie jest czymś, co możemy robić lub nie. Ono jest po prostu niezbędne w naszym duchowym życiu. I dalej. W
W następnym liście, liście do Efezjan, w rozdziale 5, w wersetach 18. W wersecie 18 i dalszych Paweł mówi o tym, co znaczy być stale pełnym Ducha Świętego. I tu znowu jakby dotykamy tematu pełni Ducha Świętego. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Jest to znane słowo, które nieraz jest cytowane i jest godne uwagi to słowo w tym momencie. Ono koncentruje się na negatywnej części tego wersetu, a nie na pozytywnej. Chodzi o to, że wszyscy wiedzą, że nie powinni upijać się winem, ale wielu wie, że powinni być pełni Ducha. Jaki jest rezultat bycia pełnym Ducha? Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. I czy mają być przepełnione? I czym mają być przepełnione? Właśnie te relacje między nami. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy widzimy, że jeśli jesteśmy pełni Ducha Świętego, to stale dziękujemy Bogu. Amen. Na naszych ustach jest dziękczynienie. Widzimy, że jeśli jesteśmy pełni Ducha Świętego, jest w pewnym sensie miarą napełnienia nas przez Ducha Świętego. Jeśli ustajesz w dziękczynieniu Bogu, to jednocześnie zaczynasz przeciekać. Jest to pewną wskazówką. Dziękczynienie w naszym życiu jest bardzo ważne. Ono po prostu często wskazuje na to, kim naprawdę jesteśmy. Przeczytajmy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 16 i 18. Zawsze się radujcie. Czy myślicie, że to jest takie łatwe i proste? Zawsze się radujcie. Tutaj brat się już uśmiecha. Ma trochę doświadczenia w swoim życiu, więc lepiej wie nawet ode mnie, o czym mówię. Czy w każdych okolicznościach jesteśmy w stanie się radować? Bez przystanku się módlcie. I tu jest też pytanie, czy możemy się bez przystanku modlić? Możemy się modlić. Zobaczymy. Za chwilkę powiem, że możemy się modlić. Nigdy nie dopuść do końca modlitwy, inaczej mówiąc. Musisz się modlić cały czas, ale nigdy nie mów, skończyłem modlitwę. Może my mamy taki szablonowy obraz modlitwy, że często myślimy, że modlitwa to tylko jest jakby taki szczególny czas, taka szczególna chwila i wszyscy skupiamy się, składamy ręce, zamykamy oczy i to jest modlitwa. Oczywiście, że jest to modlitwa, ale jeżeli mamy się bez przystanku modlić, no to gdybyśmy założyli, że zajmiemy taką postawę przy modlitwie, to prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie się tak modlić. Zamykając oczy i składając ręce i módlmy się tak przez cały dzień. Ale Biblia mówi nam, apostoł Paweł mówi, że bez przystanku się modlcie. I niejaki mąż Boży, Schmidt Wigglesworth, powiedział coś takiego, że nigdy nie modlił się dłużej niż pół godziny naraz, ale nigdy też nie był pół godziny bez modlitwy. Czyli to coś obrazuje. To jest taki obraz jakby, że jest to dobra ilustracja, aby modlić się bez przystanku. I nasze serce cały czas ma kontakt z Bogiem. Choć nieraz te okoliczności nas przerastają i różnie to bywa, ale my jako chrześcijanie, wierzący, prawdziwie ludzie, mamy mieć kontakt cały czas z naszym Bogiem. Nie możemy tego kontaktu zatracić.
I dlatego możemy się modlić przez 24 godziny na dobę. Nawet niektórzy modlą się przez sen. I Bóg objawia różne myśli przez sen. Zresztą objawienie Jana mówi, co będzie w dniach ostatecznych. I Boże Słowo o tym mówi, więc warto w to wierzyć. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jaka jest wola Boża w Chrystusie? Abyśmy dziękowali za wszystko. Czy mieliście w swoim życiu już takie momenty, kiedy rzeczywiście przyszło takie pragnienie, aby dziękować Bogu za wszystko? Myślę, że każdy z nas to przeżył. Każdy z nas to doświadczył. I myślę, że to była wspaniała chwila, dobry czas. Ale wiemy, że łatwo jest dziękować, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. To jest wow, to jest wszystko super. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, jak wszystko było pięknie. Jak było cudownie w Bułgarii, jak po prostu, no wszystko było ekstra. Ale kiedy przyjechałem z Bułgarii, to trzeba było się roboty chwytać. Już nie było tak pięknie. Ale Pan jest wielki. Dlatego jeśli nie dziękujesz, to mijasz się z wolą Bożą. Dlatego pamiętajmy, w chwili, kiedy przestajesz być wdzięczny, zaczynasz rozmijać się z wolą Bożą. Niekoniecznie dlatego, co robisz, dlatego, że reagujesz właściwie na to, czego Bóg wymaga. Teraz otwórzmy list do Filipian, rozdział 4, werset 6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwach i błaganiach, z dziękczynieniem. I znowu tu jest podkreślenie, słowo dziękczynienie, kochani. Z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu. Czyli ta prośba, ona musi zawierać w sobie dziękczynienie. Modlitwa powinna mieć element dziękczynienia. Jeśli oczekujemy i pragniemy, aby Bóg wysłuchał naszego wołania, naszego pragnienia, naszej prośby, musi być element wdzięczności. Halleluja. Nigdy nie przynośmy próśb do Boga bez dziękczynienia. Apostoł Paweł mówi, nie proś Boga o nic bez dziękczynienia. Jakąkolwiek masz prośbę do Boga, przynoś ją z dziękczynieniem. Zastanówmy się teraz nad pytaniem, w jaki sposób możemy zwrócić się do Boga. I tutaj takim najlepszym fragmentem z Bożego Słowa na to pytanie jest Psalm 100, który był właśnie cytowany w niedzielę. Bardzo się ucieszyłem z tego psalmu, który był czytany. To jest piękny psalm. Jest w nim mowa o przychodzeniu do domu Bożego i zbliżaniu się do Boga. I w wersecie 4 jest powiedziane, wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, bądźcie Mu wdzięczni i błogosławcie imieniu Jego. Dlatego czasem śpiewamy taką pieśń jako grupa, wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem w sercu swym. Halleluja. I tu jest, zauważcie, że mamy jakby dwa etapy przystępowania do Boga. Pierwszy etap to wejście w bramy. Drugi etap to jest wejście w przedsionki. Przez bramy wchodzimy do przedsionków, a przedsionki umożliwiają dostęp do mieszkania Boga. Możemy się tam jednak dostać tylko specjalnie, przez Boga nakazany sposób, w bramy z dziękczynieniem, a w przedsionki z chwałą. Halleluja. Jest pewna kolejność, którą musimy zastosować. I tutaj dziękczynienie ma decydujące znaczenie. Aby znaleźć się w Bożej obecności. Aby wejść w bramy Bożej obecności, a później wejść w przedsionki chwały. I takim pierwszym krokiem, który musimy zrobić, aby przystąpić do Boga, jest właśnie dziękczynienie. Drugim jest chwała, tak jak wcześniej mówiliśmy. Jestem całkowicie przekonany, że nikt nie może przystąpić blisko Boga, dopóki nie zrobi tego we właściwy sposób. Przez dziękczynienie i chwałę.
Jakie to jest piękne, że właśnie możemy, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu ludu Bożego, kiedy jesteśmy razem na nabożeństwie, to jedną z pierwszych rzeczy, które możemy zrobić, to co? Możemy wejść, możemy oddawać Bogu chwałę. I w ten sposób, kiedy oddajemy Bogu chwałę, znajdujemy się w Bożej obecności. Przechodzimy przez bramy i później zbliżamy się do tego, coraz bliżej do przedsionków Bożych. I coraz bliżej, i coraz bliżej. I tak chciałoby się już być razem z Panem. Ale Pan chce, abyśmy właśnie przychodzili do Niego z dziękczynieniem w sercach naszych. I być może niektórzy z nas modlą się, ale myślicie, że myślimy, że jesteśmy daleko od Boga. Całkiem jest to możliwe, bo przyczyną tego jest to, że nie przychodzimy do Boga właśnie w nakazany przez Niego sposób. Możemy stać z dala od przedsionków i krzyczeć do Boga, a On nas nie słyszy. Halleluja. On chce nas słyszeć i chce z nami rozmawiać, ale nie będziemy mieli do Niego przystępu tak długo, jak długo nie przyjdziemy z dziękczynieniem i chwałą. Bóg ustanowił taką zasadę i jej nie zmieni. Kiedy jesteśmy w dziękczynieniu, kiedy jesteśmy w Bożej obecności, to myślę, że zmienia się w ogóle nasze nastawienie. Nasze serce jest zupełnie nadaje na innych falach. Dlatego Bogu miłe jest, kiedy dziękujemy Mu, kiedy oddajemy Mu chwałę poprzez dziękowanie. Bo gdy nie dziękujemy Mu, to sprawy mogą nam się układać źle. W życiu ciągle mamy jakieś kłopoty. Dlaczego? Dlaczego powinienem dziękować Bogu? Psalmista daje nam 3 odpowiedzi w psalmie w wersecie 5. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Dlaczego? Albowiem jest dobry. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Te 3 rzeczy zawsze są prawdą. Nie ma znaczenia, jak się czujesz, nieważne, jakich znajdujesz się w okolicznościach. Te 3 rzeczy nigdy się nie zmieniają. Bóg zachowuje tą kolejność. Bóg zachowuje ten porządek. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest dobry. Jego miłosierdzie jest wieczne. Nie skupiajmy się na sytuacji, w jakiej się znajdujesz, ale koncentruj się na wiecznych i niezmiennych aspektach Bożej natury. Jego stosunku do nas, a wtedy będziesz Mu dziękować nieustannie. Wszyscy mamy bardzo wiele powodów, aby dziękować Bogu. Czasami możemy się nawet zawstydzić przed Bogiem. I kiedy pomyślę o tym, jak Bóg jest wielki i dobry dla mnie, to czasami mogę się zawstydzić w swoim sercu. Tak wiele, wiele dla nas uczynił i to jest wielkie, to jest niesamowite. Nie będziemy, może nie będziemy otwierać tego fragmentu z Ewangelii Łukasza, ale chciałbym zacytować taką historię o 10 trędowatych. Bardzo takie wymowna jakby historia, która coś mówi. Trędowaci, oni byli to ludzie oczywiście nieczyści, dlatego że nie mogli się zbliżać do nikogo. Byli po prostu trędowaci, byli chorzy. I to było dla nich bardzo trudne. Musieli żyć w oddaleniu, w oddzieleniu. No, nie wiem, trudno sobie to wyobrazić, jak to mogło w ogóle wyglądać, ale musiało to być bardzo trudne. Musieli stale krzyczeć, nieczysty, nieczysty, ostrzegając wszystkich przed swoją bardzo zaraźliwą chorobą. Ale jest napisane, że ci trędowaci podnieśli swój głos z daleka i krzyczeli, kiedy Jezus przechodził. Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Oni zaczęli mocno krzyczeć. Jezus odpowiedział im w bardzo prosty sposób. Idźcie, ukażcie się kapłanom.
I zobaczcie, zauważcie, że tutaj nie było elementu modlitwy, jakiejś długiej modlitwy. Po prostu Pan Jezus im okazał łaskę i tylko powiedział im, idźcie, ukażcie się kapłanom. Osoba, która została uzdrowiona czy oczyszczona z trądu, musiała pokazać się kapłanowi, aby otrzymać zaświadczenie, że już nie zaraża, że jest po prostu zdrową osobą. A więc kiedy Jezus powiedział, aby pokazali się kapłanom, to tak jakby do nich powiedział, zanim dojdziesz do kapłanów, zostaniecie uzdrowieni i będziecie mogli otrzymać świadectwo, że zostaliście uzdrowieni od swojej nieczystości. I tu jest takie zwrócenie uwagi, że na tym właśnie polega wiara. Że to nie stało się w jakiś taki spektakularny sposób i w jakichś szczególnych okolicznościach, ale zauważcie, że oni usłuchali tego głosu i w trakcie, kiedy szli, zostali uzdrowieni. Tu okazała się wiara. Niesamowite. Nie wiem, jak nie wiem, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, ale chciałbym mieć taką wiarę właśnie jak oni, że na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje, ale Panie, to, co Ty mi powiedziałeś, ja to robię. I w trakcie, kiedy to robię, nie wiadomo czasami, co robię, ale robię, bo mam taką wiarę, Pan dotyka się mnie. Niesamowite. Zanim dojdziecie do kapłanu, zostaniecie uzdrowieni. Mogli się tak czuć. Na tym polega wiara. Czasami bywamy uzdrowieni w drodze. Jeśli tylko stoimy i mówimy, że nic nie dzieje się, to nigdy nic się nie stanie. To jest taka postawa niewłaściwa. Myślę, że te modlitwy, które mają miejsce też w naszym zborze, to ona również dzieje się pod wpływem wiary. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że i Janusz, i tutaj bracia, i siostry, którzy szczególnie stoją w tej służbie modlitwy, oni nigdy by nie przystąpili do modlitwy, gdyby nie mieli w swoim sercu wiary. Gdyby Pan im nie dał wiary, że właśnie na tym spotkaniu, że właśnie wtedy, kiedy będziemy się modlić, Bóg może dokonać cudu. I niekoniecznie musi się to stać w tym momencie, kiedy się modlimy, ale może się to stać wtedy, kiedy wyjdziemy z tego zboru i nagle okaże się, że doznajemy Bożego cudu. I myślę, że bardzo często się tak dzieje. Jest taki jeden element całego tego zajścia. Niestety, ale tylko jeden Samarytanin wierzył i powrócił, aby podziękować Jezusowi. I padł na twarz przed Jezusem i podziękował mu. I Jezus zapytał go, gdzie jest reszta oczyszczonych? Myślę, że jemu samemu pewnie było przykro z tego powodu, że tylko sam zawrócił i podziękował Bogu. Często pragniemy doznać Bożego cudu w naszym życiu, ale czy tak naprawdę podziękujemy Panu za to w tym momencie? Może po prostu tak się radujemy z tego, że otrzymujemy coś od Pana, ale zapominamy Mu dziękować. Inną ważną cechą dziękczynienia jest fakt, że stanowi ono klucz, który otwiera drzwi do ponadnaturalnej mocy Bożej. Taki przykład znamienny. Mam na myśli nakarmienie 5000 ludzi opisane w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Pamiętacie, że Jezus miał przed sobą 5000 ludzi. I czym dysponował? 5 chlebków i 2 ryby. Obiad, który należał do małego chłopca. Więc nie miał zbyt wielkich możliwości. I sytuacja naprawdę wyglądała, powiem szczerze, realnie rzecz biorąc, to nie wiem, ilu ludzi by się z tego nakarmiło. Ale zobaczcie, co się dzieje. Jednak Pan Jezus mówi, każcie usiąść ludziom.
nakarmimy ich. A oto, co się zdarzyło. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 11, 12. Jezus wziął więc chleby i co zrobił? Podziękowawszy. Czy Pan Jezus modlił się przez pół godziny i mówi, Panie Boże, pobłogosław ten, zrób coś. Co on zrobił? Podziękował. Halleluja. Jezus wziął chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom. A uczniowie siedzący podobnie, a uczniowie rozdawali tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Niesamowity cud. Zwróćcie uwagę, że on się nie modlił, nie prosił Boga, żeby coś zrobił. Wszystko, co zrobił, to podziękował Bogu za to, co miał w swoich rękach. Jak widać, Jan musiał tym być bardzo poruszony. Bo w wersecie 23, opisując coś, co miało miejsce później, a co nie będziemy się teraz nad tym zastanawiać, powiedział, tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Pan wypowiedział dziękczynienie i nadeszły inne łódki. To był niesamowity cud. Dziękczynienie. Można by powiedzieć, co uczyniło dziękczynienie. Oczywiście nie same łódki, tylko ci, co byli w łódkach. Ale niesamowity cud. Oczywiście na Janie zrobiło to niesamowite wrażenie, bo doszło tutaj do niezwykłego cudu. Jak często brakuje nam Bożej mocy, po prostu dlatego, że nie uwielbiamy Boga przez dziękczynienie. W 11 rozdziale Ewangelii Jana znajdziemy Jezusa, który stoi nad grobem Łazarza, który został pochowany przed 4 dniami. Jezus nie modlił się długo. Po prostu powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że zawsze mnie wysłuchujesz. Nic dodać, nic ująć. Przez dziękowanie, kochani. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie zawsze słyszysz. Następnie przemówił do Łazarza i ten wyszedł. Jeżeli nie pielęgnujemy nawyku dziękowania Bogu, tak jak to jest tutaj opisane, tracimy coś z ponadnaturalnej mocy Bożej dla naszego życia. Mówiąc ogólnie, nie uważam, aby długie modlitwy uwalniały moc Bożą. Większość pełnych mocy modlitw w Biblii są bardzo krótkie. Przychodzi mi na myśl modlitwa Mojżesza o Miriam, kiedy została dotknięta trądem z powodu krytykowania swojego brata. Wszystko, co powiedział, to Panie, uzdrów ją. Myślę, że jeśli do naszych próśb dodamy więcej dziękczynienia, to nasze prośby będą krótsze, ale bardziej efektywne. Moglibyśmy zadać sobie pytanie i zapytać się, jak to możliwe, że ludzkość w to popadła? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w liście do Rzymian, rozdział 1 i werset 21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i czego Mu nie złożyli? Dziękczynienia. To są jakby pierwsze schody, które oddalają nas. I w końcu doprowadziły jakby ludzkość do sytuacji opisanej na końcu rozdziału. Jakie one są? Oba są negatywne. Nie uwielbili Go jako Boga i nie dziękowali. Chcę wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy przestajemy dziękować, to wkraczamy na taką bardzo śliską ścieżkę i ona, ta ścieżka prowadzi w dół.
Jest to bardzo niebezpieczne. I nawet nie próbujmy w to wchodzić, dlatego że bardzo trudno znaleźć drogę powrotną. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. To wielokrotnie słyszeliśmy w ostatnim czasie, kiedy brat Damian miał wykłady na temat przyjścia Pana Jezusa, czasów ostatecznych. Co przyniosą te trudne czasy? Upadek ludzkiego charakteru. Ludzie będą samolubni. Najczęściej jest to korzeń wszelkich problemów. Chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni i bezbożni. I zobaczcie, tutaj są dwa słowa użyte na końcu, że niewdzięczni jest użyte słowo zaraz przed bezbożni. Jeżeli ludzie stają się niewdzięczni, to z automatu stają się bezbożni. Co jest przeciwieństwem wdzięczności? To jest jakby, chciałbym tylko zaznaczyć, wolałbym mówić o wdzięczności, bo jest to temat bardziej miły, bardziej sympatyczny, bardziej wdzięczny. Ale dla kontrastu, co jest przeciwieństwem wdzięczności? Co byśmy mogli powiedzieć, jakie słowo moglibyśmy użyć jako przeciwieństwo wdzięczności? Jaki rodzaj zachowania? I tutaj można dać wiele odpowiedzi. I takim według Bożego Słowa, takim słowem przeciwnym na wdzięczność, jak myślicie, jakie jest? Niewdzięczność. Szemranie. Narzekanie. Tak, to jest bardziej takie współczesne słowo. Narzekanie. Wolałbym o tym nie mówić. Myślę, że w tym, co mówimy, tak naprawdę jest zawsze coś, jeśli w ogóle cokolwiek mówimy, jakiekolwiek słowa używamy, to używamy słów albo pozytywnych, albo negatywnych. Dlatego jeśli nie dziękujemy, to na pewno szemrząc narzekamy. Na pewno szemrząc narzekamy bardzo często. Nie bądźmy takimi ludźmi. Zobaczmy, co apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, wersecie 10. Ostrzega chrześcijan przed popełnieniem tych samych błędów, które popełnił Izrael po wyprowadzeniu z Egiptu. Zacznijmy od wersetu 7. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Nie oddawajcie się wszeteczeństwu. Nie kuśmy Pana, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i co zrobili? Poginęli z ręki niszczyciela. To jest ostrzeżenie dla nas, kochani. Takich przykładów jest wiele, oczywiście w Bożym Słowie. W 4 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 21, opisana jest sytuacja, w której Izrael stał się zniechęcony i zniecierpliwiony z powodu męczącej podróży. Po prostu zaczęli szemrać przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. I pamiętamy, że Bóg zesłał na nich jadowite węże, które zaczęły kąsać ludzi i ci zaczęli umierać. Dlatego poza innymi powodami nie warto szemrać, to sprowadza na nas węże. Niekoniecznie chodzi tutaj o węże w sensie fizycznym. A więc faktycznie stoimy wobec dwóch wykluczających się wzajemnie możliwości. Czyli jak? Możemy być wdzięczni lub możemy szemrać. Nie ma jakby takiej drogi pośredniej. Trochę to, trochę to. Zdecydujmy się i wzmocnijmy swoją wolę. I powiedzmy, będę wdzięczny. I znajdźmy w Bożym Słowie podstawy wdzięczności.
powody, aby być wdzięczny i stale się ćwiczyć w dziękowaniu Bogu. Czyli jest to ten proces ćwiczenia, aby stale dziękować i być wdzięczny Bogu. Taka postawa podoba się Bogu. I na koniec chciałbym przeczytać z nowego przekładu werset, który jest zapisany, słowo, które jest zapisane w Izajaszu w 12 rozdziale. W tym dniu powiesz: dziękuję Ci, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją i zbawieniem moim. Będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia i powtarzać w tym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię przewyższa wszystko. Grajcie Panu, dokona On wielkich czynów. Niech się o tym dowie cała ziemia. Wołaj, śpiewaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest między nami Święty Izraelski. Amen. Halleluja. Bądźmy wdzięcznymi, kochani. Ćwiczmy się w tym. Nie zapominajmy, że poprzez wdzięczność, kiedy będziemy wprowadzać ten element wdzięczności w naszą modlitwę, w naszą społeczność z Panem, to zobaczymy Boże dzieło i Boże cuda w naszym życiu. Bożą moc. Amen? Tak mówi Boże Słowo. Halleluja. Bo wielki jest między nami, między wami, Święty Izraelski. Halleluja. Dobry jest nasz Pan. I tym chciałbym się podzielić, kochani. Wybaczcie, że czerpałem dużo z notatek, ale mam takie trudności z koncentracją, ze skupieniem się i bardzo często ulatują mi pewne myśli. I wierzę, że wyjdziemy dzisiaj z tego spotkania i w naszym sercu będzie to słowo dziękczynienie. I to wystarczy. Jeżeli w naszym sercu będzie słowo dziękczynienie, to Pan będzie uwielbiony. Halleluja.